witam widzów Huka TV. W dniach 2-4 czerwca 2017 roku w Szczecinku na Jeziorze Trzecieckim organizujemy pierwsze w tym kraju zawody spinningowe dla osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawność ruchowa, osoby na wózkach, osoby z problemami z ręką, z nogami, pełna niepełnosprawność ruchowa. Wszyscy wypływamy na jezioro i łowimy rybki, okonie, szczupaki, sandacze, a nawet sumy. Zawody organizują wędkarze bez barier w mojej skromnej osobie razem z miastem Szczecinek. Jeśli chodzi o wymagania, posiadany sprzęt, najlepiej jakby osoba wędkująca, a więc już zawodnik, posiadał wędzisko okoniowe, gramatura do 20 gram. Na zawodach będą ludzie, którzy pierwszy raz mają spinning w ręku i nie mają absolutnie żadnego doświadczenia w spinningowaniu. I właśnie osoba, która z nim będzie na łódce, tak zwany pomocnik, będzie odpowiedzialny za to, by udzielić jakichś wskazówek na temat tego łowienia. Miasto Szczecinek zapewnia nocleg, wyżywienie, ubezpieczenie, korzystanie z przystani, korzystanie z łodzi, co ważne, pozwolenie to wędkowanie. Także serdecznie zapraszam wszystkich do wzięcia udziału w tych zawodach. Informacje o nich znajdziecie na fanpage'u Wędkarze bez barier, fanpage'u Facebook. Tam znajdziemy informacje, regulamin oraz zgłoszenie na zawody. Dlatego serdecznie zapraszam. Mamy okazję pierwszy raz w tym kraju uczestniczyć w mega wydarzeniu, które na pewno odbije się wielkim i szerokim echem. Także zapraszam serdecznie. Całą relację z wydarzenia, o którym wspomniałem, będziecie mogli obejrzeć na Huka TV.